Przed nami główne wydanie informacji w telewizji TVS. Grzegorz Żądło, witam 1 czerwca i zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń. Od wielu miesięcy Trzebinia się zapada. Czy coś zmieni uruchomienie urządzeń, które mają odpompowywać wody gruntowe spod miasta? Specjaliści zapewniają, że tak, ale żyjący od dawna w strachu o swoje domy mieszkańcy są sceptyczni. Jak mówią, takie działania można było podjąć znacznie wcześniej, jeszcze zanim pojawiły się pierwsze duże zapadliska. Łukasz Kądziołka. Na boisku, na torowisku i to najbardziej znane, na cmentarzu parafialnym. Te dziury w ziemi to efekt wieloletnich zaniedbań. Dziś zapewniono, że kolejne nie powinny powstawać. Oficjalnie uruchomiono pompę, która działa już od poniedziałku. Nie obyło się bez zapewnień, że liczy się dobro mieszkańców. Naprawdę staramy się nie robić z tego wydarzenia żadnego medialnego wydarzenia, tylko po prostu staramy się pomagać. A także politycznych przepychanek. Nie wolno nam iść na skróty. Nie wolno nam słuchać polityków, którzy przyjeżdżali do Trzebini i mówili, że chcą tutaj krzyczeć. Na kogo, jeszcze raz pytam? Na naukowców, na ekspertów, na ludzi, którzy swoją, można powiedzieć, wieloletnim doświadczeniem pomagają rozwiązać ten problem. Problem mają rozwiązać te urządzenia. Powinny sprawić, że woda pod ziemią nie będzie się podnosiła, a tym samym nie będą powstawać pustki. Mamy nadzieję, że te pompy zahamują proces podnoszenia się lustra wody, co w znacznej mierze wyhamuje proces powstawania zapadlisk. Oczywiście nie można wykluczyć, że one będą powstawać, bo pewnie będą, ale nie z takim natężeniem jak do tej pory. Na pytanie, czy tak faktycznie będzie, na razie jednoznacznie odpowiedzieć się nie da. Woda pod Trzebinią płynie z dużą prędkością. Myśmy to wyliczyli, że to jest między 5 a 8 metrów sześciennych na minutę. Te dwie pompy dają łącznie 11 metrów sześciennych na minutę. Tyle potrafimy pompować. Czyli według Pana danych, według Pana informacji macie zapas, tak? Mamy zapas. Natomiast nie wiemy, na ile drożne są połączenia hydrauliczne na dole i czy tutaj te pompy wystarczą, żeby ściągnąć całą wodę. Mało tego, my nie możemy pompować szybciej niż ona dopływa. Konferencji przysłuchiwali się też mieszkańcy, którzy przypominają, że pompy powinny działać już od dłuższego czasu. Sekretarz stanu mówił, że działanie jest jak najbardziej świadome i nie mówi tutaj o tym, że jest spóźnione, to mieszkańcy sygnalizowali ten temat już od kilku lat, że należałoby tą wodę odpompowywać. Cieszę się, że do tego doszło. Mamy konkretne, namacalne działanie. Mamy też działanie pod kątem likwidacji pustek na wsi przy osiedlu Gaj. Tak wygląda wypełnianie tego, co zabrała woda. Radny z osiedla nie ma wątpliwości, że gdyby pozostawiono włączone pompy kopalniane, to nie byłoby konieczne wypełnianie pustek. Domy, które są na ulicy Górniczej, domy na ulicy Młyńskiej, domy koło Jana Pawła przy ulicy, no powiedzmy cmentarz, gdzie się zapadł, ogródki działkowe, gdzie 110 ogródków działkowych po południowej stronie jest zagrożonych, więc ta sytuacja mogła tej uniknąć. Miasto oczekuje przepisów, które umożliwią zadośćuczynienie mieszkańcom, którzy pochowali na tym cmentarzu swoich bliskich oraz działkowiczom, którzy ze swoich ogródków nie mogą korzystać. Jestem gotowy na całą procedurę związaną z przygotowaniem stosownej dokumentacji projektowej, nawet i z kwestią ogłoszenia postępowania, wykonania tego, tylko oczekuję na to dwóch rozwiązań. Możliwości wskazywania terenu bez potrzeby bycia ostatecznie jego właścicielem dopiero po podjęciu decyzji wykorzystaniu trybu specustawy nabycia go na rzecz miasta i drugie środków finansowych. Choć konkretne deklaracje jeszcze nie padły, to ministerstwo ma przygotować przepisy, które pozwoliłyby na naprawę tego, co już się zapadło i tego, co dopiero może się zapaść. Na razie nikt nie mówi też o kwotach, jednak wiadomo, że potrzebne będą miliony, żeby przywrócić mieszkańcom to, co zabrała woda. Jaworzno kupuje i przejmuje tereny od spółki restrukturyzacji kopalń. Chodzi m.in. o 11 hektarów pod utworzenie strefy gospodarczej w tym mieście. Tymi terenami jest zainteresowana spółka Electromobility Poland, która zamierza wybudować w Jaworznie fabrykę samochodów elektrycznych Izera. Paweł Jędrusik. W przyszłości ten obszar miałby wygenerować łącznie 10-12 tysięcy nowych miejsc pracy. Na razie jednak prac związanych z budową fabryki Izery nie widać zbyt wiele. W oczy rzucają się jedynie wycięte drzewa. Z tego co wiem, to jest finalizowana kwestia własnościowa, jeśli chodzi o umiejscowienie tej fabryki. I z tego co jest mi wiadome, w tym roku ma się rozpocząć teoretycznie
badanie gruntu, przygotowywanie pod ewentualną budowę. Stąd też te dzisiejsze dołożenie też konkretnych hektarów, które tam w obrzeżu się znajdują. Chodzi o 11 hektarów, które spółka restrukturyzacji kopalń sprzedała Jaworznu i które mają zostać włączone do jaworznickiego obszaru gospodarczego. To nie jedyna transakcja pomiędzy SRK i miastem. Spółka restrukturyzacji kopalń przekazała bezpłatnie Jaworznu tereny po dawnej kopalni Jankanty. Jest już plan, co z nimi zrobić. Na terenie byłej kopalni Jankanty znajduje się coś, co jest dla nas niezwykle istotne, o czym też rozmawiamy od dłuższego czasu, mianowicie ogromne zasoby wody, które dzisiaj stanowią trochę problem, ponieważ trzeba je odprowadzać. SRK to robi, ponosi koszty, a mogą być niezwykle cennym zasobem, jeżeli tę wodę uzdatnimy i ona może zasilać obszar jaworzyńskiego obszaru gospodarczego. Są już także kolejne plany związane z innymi nieruchomościami. Są również prowadzone rozmowy w temacie ośrodku wypoczynkowego Tarka. To jest 18 hektarów przy autostradzie. Myślę, że pan prezydent ma doskonałe pomysły na zagospodarowanie tego terenu. Pierwotnie produkcja samochodu elektrycznego Izera miała ruszyć w Jaworznie w 2024 roku. Już wiadomo, że nie ma szans na dotrzymanie tego terminu. W Parku Śląskim rozpoczęła się dziś Droniada. To konkurs dla zespołów akademickich, które tworzą, a potem testują drony. W tym roku to jubileuszowa 10. edycja tej imprezy, podczas której duże znaczenie będzie odgrywać sztuczna inteligencja. Rywalizacja odbywa się na polach marsowych w Parku Śląskim i lotnisku Katowice-Muchowiec. Zawody potrwają do niedzieli. Paweł Jędrusik. Wbrew pozorom, tym dronem nie steruje człowiek. Porusza się on za pomocą sztucznej inteligencji. Rywalizacja dronów to tylko jeden z aspektów tegorocznej droniady, a to pole zmagań. Trwa w tej chwili konkurencja drzewo życia. Poszczególne zespoły obmyśliły system informatyczny, który steruje dronami w misji, powiedzmy, związanej z rolnictwem precyzyjnym. Zadanie polega na wykryciu patogenów chorób roślin w sadzie jabłkowym, a następnie wysłanie kolejnej maszyny, która nadleci nad sad i zrzuci środki ochrony roślin. Ale o tym, jak bardzo drony zmieniają już nasze życie, wystarczy zamiast o patogenach pomyśleć na przykład o czołgach, a zamiast o maszynie, która zrzuci środki ochrony roślin, o bombowcu. Droniada to także rozmowy o sztucznej inteligencji w robotyce i jej możliwych zastosowaniach. Jest to w zasadzie kupna platforma marki DJI, która już nie jest sprzedawana. I została ona przez nas mocno przerobiona do celów przenoszenia ładunków, zrzucania, w tym wypadku akurat szczepionek dla lisów. Ale podczas droniady zespoły młodych naukowców chwalą się nie tylko tym, co lata. To jest taka gratka i trochę bardziej nietypowa konstrukcja, więc raz, że do nauki o mechanice, jak działa tego typu robot, a dwa, że do nauki o sztucznej inteligencji i jej wdrożeniu w platformach robotycznych. I choć taki pies potrafi prawie wszystko, co taki prawdziwy, to jednak trzeba przyznać, że żywego nigdy nie zastąpi. Jak najlepiej spędzić Dzień Dziecka? Wiadomo, niezbędne są lody i prezenty w postaci zabawek. Do tego przydałyby się dmuchańce, balony, bańki mydlane, wata cukrowa i wszystko inne, co jest słodkie i czym można się ubrudzić. Wielkim zainteresowaniem w tym dniu cieszą się też oczywiście wszelakie parki rozrywki i wesołe miasteczka. Byliśmy w takim miejscu z kamerą. Jak się okazuje, na ekstremalnych urządzeniach świętują nie tylko dzieci. Fatima Orlińska. Kiedyś wystarczyła huśtawka przed blokiem i dzieci były zadowolone. Teraz rodzice wiedzą, że zadowolić najmłodszych nie jest tak łatwo, nawet jeśli wspomnienia z dzieciństwa wciąż są żywe. Dużo miłości i radości przeżyliśmy, jak byliśmy dzieciakami. No i że wspólnie spędzaliśmy czas razem z rodzicami. Cudowny, kolorowy, to powinno być u dziecka osobowe. Świetnymi wspomnieniami przede wszystkim. I żeby te wspomnienia u dziecka kształtować, rodzice zrobią wszystko, zwłaszcza w Dniu Dziecka. Jedni kupują prezenty, inni organizują wycieczki, na przykład do parków rozrywki, które w tym dniu cieszą się szczególnym zainteresowaniem. Wiele z nich na ten czas przygotowało dodatkowe atrakcje. Dzień Dziecka będzie trwał przez 4 dni, począwszy od dzisiaj, od czwartku aż do niedzieli. I na każdy z tych dni przygotowaliśmy specjalne atrakcje. Wśród nich mamy gry i zabawy. Rozdajemy aż 10 000 gadżetów wraz z naszymi partnerami.
Wszystkie dzieci na pewno wyjdą stąd z jakimś prezentem. Przygotowane atrakcje są dla wszystkich, zarówno małych, jak i tych większych, bo przecież każdy z nas jest dzieckiem, nawet jeśli dzieciństwo ma już dawno za sobą. Fundacja TVS po raz kolejny odpowiada na potrzeby uchodźców z Ukrainy, którzy zatrzymali się w województwie śląskim. Z okazji Dnia Dziecka wolontariusze fundacji przy udziale telewizji TVS zorganizowali w Rybniku piknik dla najmłodszych, podczas którego nie zabrakło prezentów i niespodzianki. Wszystko po to, by choć na chwilę dzieci mogły zapomnieć o wojnie i znów zaczęły się uśmiechać. Fatima Orlińska. Dzieci, które po wybuchu wojny w Ukrainie przyjechały do Polski, wciąż dotknięte są traumą przemocy, jakiej były świadkami. W Rybniku działa Centrum Rozwoju i Pomocy powołane do życia przez Ukrainki, które na co dzień opiekują się najmłodszymi uchodźcami. Organizowane są tam zajęcia pozalekcyjne, które mają pomóc w adaptacji w Polsce. Teraz przyjechały najwięcej takie dzieci i ludzie, kobiety własne, takie co bardzo jeszcze cięższe, co były tym pierwsze. Oni mają wszystkie traumy psychologiczne i oni dużo potrzeby takiego, co no po prostu wywodzimy ich z tego stresu, z tego stanu, prowadzimy różne zajęcia, takie dla dzieci warsztaty różne, co by po prostu nie tak by nie pamiętały tego, co było, po prostu, żeby wywieźć ich z tego stanu. Pod opieką centrum znajduje się około 50 dzieci, które w wyniku wojny straciły domy, przyjaciół i bliskich. Nierzadko wojna pozbawiła ich również uśmiechu, który z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka przywrócić chce Fundacja TVS. Dlatego wolontariusze fundacji zorganizowali dla nich zabawę, która przecież jest nieodłącznym elementem dzieciństwa. Jest najważniejsza. Dzieci mają właśnie być beztroskie, nie myśleć jeszcze o takich strasznych rzeczach jak wojna, jak śmierć bliskich. To właśnie ta rozrywka i między innymi to beztroski sposób życia powinien przyczyniać się do ich dobrego rozwoju i do planów kształtowania sobie życia potem w przyszłości. Łatwiej o to będzie, kiedy jak najszybciej zapomną o wojennej tragedii i skupią się na tym, co tu i teraz. A akurat z okazji Dnia Dziecka tu i teraz była zabawa i muzyczna niespodzianka. Odbierają ją bardzo ciepło, też troszeczkę się na początku martwiliśmy, jak to będzie, przecież jednak mówimy w innym języku, ale pokazuje to właśnie, że muzyka jednak łączy i czasami chociaż nie rozumieją, o czym śpiewamy, to często pokazują, że właśnie poznają to przez tą naszą muzykę i po prostu potrafimy się przez tą muzykę porozumieć. Fundacja TVS działająca przy telewizji TVS od pierwszych dni wojny w Ukrainie zwraca szczególną uwagę na matki i dzieci, którzy uciekli do Polski, by szukać bezpieczeństwa. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w czwartek. Miłego wieczoru, spędzonego najlepiej z dziećmi. Do zobaczenia.